Szanowni Państwo, zostało tylko 7 projektów uchwał. Prosiłabym Państwa o powrót na salę. Przechodzimy dalej do procedowania. Szanowni Państwo, czytania w trybie... Teraz, co my tu mamy? Momencik. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 73 położonego w budynku nr 14A przy ulicy Jaremy w Krakowie. Pani dyrektor Marta Witkowicz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od ceny udzielonej najemcy, który wykupił lokal mieszkalny, a następnie ten lokal mieszkalny przekazał na rzecz swojej córki i swojego zięcia. Sprawa już tutaj analizowana, podobne przypadki analizowane. Dodam tylko, że Komisja Mienia 5 listopada 2013 roku wydała opinię pozytywną, a dotyczy to lokalu, który jest położony na ulicy Jarema 14A o powierzchni 53,97 m, wykupiony za 10 936 zł od Gminy Miejskiej Kraków w 2003 roku. Dziękuję bardzo. Tak jak pani dyrektor powiedziała, mamy dwie opinie Komisji Budżetowej, Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Opinii prezydenta miasta nie widzę. Stanowiska klubów radnych nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 1598. Nie widzę. Szanowni Państwo, niniejszym zamykam dyskusję. Wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 21 stycznia, godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 23 stycznia, godzina 15. Tak, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Dziękuję.